Upiór w eterze. Waldemar Malicki Show. Dzień dobry Państwu. Gdybym powiedział, że zapraszam Państwa dzisiaj na spotkanie z Janem Sebastianem Bachem, to, to oczywiście pomyśleliby Państwo, że, że chodzi o twórczość Jana Sebastiana Bacha, ponieważ, no, że tak powiem, jego samego cieleśnie wśród nas już nie ma, co jak wiemy, czeka wszystkich, łącznie nawet z pianistą polskim żyjącym. Ale Prawda jest taka, że nie zapraszam Państwa na spotkanie z twórczością Jana Sebastiana Bacha ani nawet z samym Janem Sebastianem Bachem, chociaż to mogłoby być naprawdę fascynujące. Zapraszam Państwa na spotkanie z Bachem, a konkretnie z nazwiskiem Bach. Ponieważ no, Bach nazywał się Bach, i w zasadzie niezależnie od tego, jakby się nazywał, jego twórczość jest dla nas fascynująca, a nawet powiedziałbym coraz bardziej fascynująca, im więcej lat mija od jego odejścia. Ale gdyby na przykład nazywał się powiedzmy, nie Bach, tylko Strumykiewicz, na przykład nie Johann Sebastian Bach, tylko Mieczysław Strumykiewicz, w dalszym ciągu jego twórczość byłaby atrakcyjna. Natomiast nazwisko Bach należy do rzadkiego przykładu, znaczy jest rzadkim przykładem nazwiska, zwłaszcza w kulturze zachodniej, europejskiej, które jest grywalne. Grywalne i brzmi tak. Właśnie zagrałem nazwisko. Bach. No, Niezwykłe to jest, że najwybitniejszy kompozytor wszechczasów akurat ma takie nazwisko, które daje się na fortepianie zagrać. I e, po śmierci Bacha, jego twórczość w jakiś sposób zapadła, no, w, popadła w, w taką opinię. Powiedziałbym. Pojawiła się opinia, że Bach był kompozytorem. E, no niezwykle skomplikowanych utworów, czasami wręcz teoretycznych, które można było grać tylko w jakimś konkretnym celu, ale na pewno nie artystycznym, a więc można było przy ich pomocy ćwiczyć palce albo słuch, albo wielogłosowość, albo jakieś myślenie polifoniczne, ale na pewno nie było tam żadnej emocji. Dopiero romantycy odkryli, że Bach pisał utwory, które są niezwykle emocjonalne, niezwykle głębokie i wywołują wśród nas no, uczucia, których żadna inna muzyka nie potrafi sprowokować. I zaczęli tego Bacha coraz bardziej odkrywać. No i, i w końcu odkryli, że, że jego nazwisko również jest oczywiście grywalne, a jednocześnie e, zaczęli wykorzystywać ów motyw, czteronutowy noty, motyw, do tworzenia własnych kompozycji, czyli czegoś na kształt wariacji na temat nazwiska BACH. BACH, nazwisko Bacha. Zresztą sam Bach też użył swojego nazwiska jako jednego z tematów utworów polifonicznych, jak jednego z tematów, w którym to nazwisko się pojawia. I oczywiście to nazwisko można, te cztery litery można wykorzystywać w najróżniejszy sposób, zależnie od tego, jaka jest wrażliwość kompozytora, w jakiej żyje, epoce, co jest modne, jakie możliwe jest instrumentarium, jaki jest język harmoniczny. No i to przez cały ten czas od śmierci Bacha do dzisiaj, praktycznie ta, no, ten temat istnieje. Pierwszym, który zapisał się szczególnie w owej bachowskiej, nazwijmy to, wędrówce, Nazwiskiem to był Franciszek Lis, który, który napisał utwór na organy. To jest fantazja i fuga na temat BACH, bo tak to się zawsze notuje. Uzwór, który chętnie wykonywany jest być może przez organistów niż w wersji fortepianowej, bo pianiści mają lista pod dostatkiem, a organiści znacznie mniej mają lista w kształcie lista, który list, jak był listem napisał. I dlatego jest to chętnie wykonywane na organach, no i tam widać całą potęgę możliwości, jakie to nazwisko, te cztery litery dają którą tą potęgę wykorzystał w doskonały sposób jeszcze inny kompozytor, a mianowicie, pewnie byście Państwo nie podejrzewali, Robert Schumann, który no jest, jego twórczość jest stricte romantyczna, ale Schumann napisał sześć fug czyli sześć niezwykle barokowych, ściśle skomponowanych, precyzyjnych kompozycji na temat B.A.C.H. Za każdym razem to B.A.C.H. jest szybkie, wolne, bardziej punktowane, albo mniej, albo akompaniowane w inny sposób. W każdym razie są to fugi najzupełniej poważne. To nie jest żadne wejście na natury fugato, czyli jeden głos, drugi, trzeci, a potem zobaczymy co się stanie, tylko naprawdę fuga od początku do końca. I kolejnym kompozytorem, którego też byście Państwo być może nie podejrzewali o, o nazwisko BACH w jego twórczości, to jest doskonale Państwu znany włoski kompozytor filmowy, ten, który napisał... czyli Nino Rota. Nino Rota znany jest nam z najróżniejszych wspaniałych tematów filmowych, ale w rzeczywistości... Muzyka filmowa, gdyby ją zupełnie skasować z twórczości Ninoroty, to to niewiele by być może zmieniło, ponieważ oprócz tego pisał on ogromnej ilości muzyki autonomicznej, powiedziałbym, czyli takiej, która była przeznaczona po prostu na sale koncertowe, tam, je, tam ją wykonywano i jedną z jego kompozycji jest właśnie utwór, który nazywa się Wariacje na temat BACH. No i to jest, powiedziałbym, niezwykle trudna forma, bo powiedzmy wariacje można napisać na przykład na taki temat. No i tak dalej. W każdym razie jest melodia, można budować jakąś, jakąś strukturę, można zmieniać fakturę. No wszystko, co tylko wyobraźnia kompozytora podpowie, ale napisać wariację na taki temat. Koniec tematu. No to naprawdę trzeba się wykazać pewną, że tak powiem, inwencją wykraczającą poza normalne ramy inwencji kompozytorskiej. I wydaje mi się, że Nino Rota napisał utwór, który, który mógłby spokojnie być jeszcze bardziej znany i w repertuarze pianistów się pojawiać. Oprócz tego proponuję Państwu jeszcze spotkanie z przyjacielem Schumana, duńskim kompozytorem, który nazywał się Niels Gade. To był romantyk, romantyk no, Duńczyk, ale w zasadzie no, zalicza się go w naszym stopniu do kultury niemieckiej, ponieważ no, taki wtedy styl panował, że, że Gadę zaczął może od, od muzyki ludowej duńskiej, ale skończył jako normalny symfonik. I chciałbym, żeby Państwo posłuchali jednej z jego symfonii. A dlaczego Nils Gadę? No, można powiedzieć, dlatego że Nils Gade był uczniem Mendelsona, notabene też był nauczycielem Griga, ale był uczniem Mendelsona w Lipsku, w Lipsku działał Johann Sebastian Bach, Mendelson odkrył Bacha, więc jakaś linia się tworzy. Ale powód jest zupełnie inny, a mianowicie taki, że to jest nazwisko Gade. Ono również jest grywalne. To jest drugi kompozytor, który ma nazwisko grywalne. To nazwisko jest wymawiane w rzeczywistości po duńsku nieco inaczej, ale pozwolą Państwo, że nie będę dzisiaj specjalistą od, od fascynującego języka duńskiego. Tylko będę mówił tak, jak, jak się pisze. No i żeby zakończyć naszą, nasze spotkanie. Proponuję, żebyśmy się no, posłuchali czegoś, że tak powiem, nieoczekiwanego. W latach mniej więcej od 900, 1976 do 1999 działała w Londynie ta formacja, można by ją nazwać, która nazywała się Penguin Cafe Orchestra. Coś na kształt kabaretu, czy też, nie wiem, no, Monty Python muzyki, tak można by to określić. Jakieś niezwykle no, średnio zabawne mówiąc dzisiaj, kompozycje, ale w każdym razie chciałem zakończyć jedną z tych kompozycji. Ona się nazywa Cage Dead. Chodzi o Johna Cage'a, wybitnego kompozytora niezwykle awangardowego. To jest Cage. Nazwisko również grywalne. Wydaje mi się, że warto go zaprosić do tej kompanii. Zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie z Bachem oraz innymi grywalnymi kompozytorami. Waldemar Malicki. Upiór w eterze. Waldemar Malicki Show